Paweł, prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, handlem samochodami zajmuje się od ponad 10 lat. Jest to jego główne źródło utrzymania. Handluję samochodami bezwypadkowymi, takimi, którymi sam nie boję się jeździć. Przemek na co dzień zarządza serwisem samochodowym klasy premium. Poprzednio zajmował się marketingiem w międzynarodowej firmie. Handel samochodami z okazjonalnego zajęcia przerodził się w opłacalny biznes. Lubię to robić. Okazyjnie kupić samochód, doprowadzić do super stanu technicznego i sprzedać za jak najlepszą cenę. Obaj mają po 6 tysięcy złotych. W tej kwocie każdy z nich musi kupić samochód i po koniecznych naprawach sprzedać go z jak najlepszym zyskiem. Przy takiej kwocie szansa na zarobek może nie jest jakaś wybitna, ale myślę, że to 800-1000 złotych powinienem zarobić. Trochę męczy mnie szukanie jakiegoś banalnego auta, chciałbym znaleźć albo jakieś sportowe, albo jakieś kombi, albo jakieś coś, co jest wyraziste. Coś, co nie rzuca się w oczy na pierwszy, drugi rzut, ale jednak ma fajny charakter. W tym budżecie poszukam samochód dla młodego. Z dużym motorem, w kupecie, no i fajnie jakby był zagazowany. Bo przy tych budżetach najwięcej młodych ludzi szuka aut na pierwsze. Co musi mieć? Skórę i komórę. Więc posiedzę na spokojnie, poszukam w swojej okolicy, bo nie zamierzam daleko jeździć, bo to jest za mały budżet. Znalazłem w sumie śmieszne auto. Audi S3, czyli takie powiedzmy sportowe, małe, kompaktowe, taki hatchback, wścieklica taka na ulicy. Jest wystawiony równo za 6 tysięcy, ale już widać rzeczy, na których spokojnie powinien coś urwać. I felgi, i tłobicie, i tam, i tam. No to daje jakąkolwiek szansę na to, że ten samochód kupię troszkę taniej. Dzięki czemu będę miał minimalne pieniądze na inwestycje w to auto. Na pierwszy rzut oka rzucił mi się fajny Peugeot 406 w kupecie, 3-litrowa benzynka, zagazowany, w brązowych skórach, ma 262 tysiące przebiegu, albo bańkę 262, ciężko wyczuć. Na zdjęciu rzuciła mi się temperatura, czyżby uszczelka pod głowicą, ale widać, że zdjęcia robił jakiś laik, który nie zajmuje się handlem na co dzień, nie zwraca na takie rzeczy uwagi. Auto mi się podoba, jest fajne, zwinne, szybkie i oszczędne. Trzeba w to brnąć. Przemek dotarł na miejsce, gdzie powinien czekać na niego sprzedający Audi. Umówić się na parkingu to trochę odważnie, bo tutaj jest jakieś 400 samochodów, 500, ale taka S3 musi się rzucać w oczy, a to jest bardzo fajne auto. Tak właśnie zastanawiałem się, czy się odnajdziemy na środku parkingu dosyć zaludnionego. No nie ma za dużo takich samochodów. Dzień dobry, witam serdecznie, Marcin. Przemek. To jest to. To jest co? Na zdjęciach wyglądała ładnie, tu wygląda już na starcie trochę mniej ładnie. Jak widzę, felgi to już kilka krawężników zaliczyły. No trochę pomęczone, no ale cena też jest taka adekwatna do stanu. Tak jak opisałem w ogłoszeniu. Pozwolę sobie obejrzeć, dobra? Bardzo proszę. A my będziemy mówili co do stanu i do adekwatności. Opony do wyrzucenia. Przynajmniej przednie. Przy bliższym kontakcie od razu, co się rzuca w oczy, 4 felgi do roboty. Poobijane. Niestety przy takich samochodach niskie krawężniki, wysokie krawężniki, wszelkie krawężniki zabijają zawsze felgi. I to jest długi czas pan ma to auto? Kilka miesięcy. Tak? Kupiłem tak, żeby się pobawić. No, jest frajda? Te naprawy trochę mnie zaczynają przerastać tego samochodu. Mam prośbę, możemy nim wyjechać troszkę, żeby móc go spokojnie sobie obejrzeć? Oczywiście, nie ma problemu. Odpalił i już ładnie brzmi. No tak. Mogę zajrzeć sobie do środka? Bardzo proszę. Bo samochód ma ile tego przebiegu? 280 tysięcy. 280. No tak, no wnętrze jak w samochodzie, który przeżył 300 tysięcy i tyle. Nie czarujmy się. Wsiądę za kierownicę. Nie jestem w stanie opanować emocji, żeby nie pojeździć. Pytanie mam jedno, bo generalnie mam zasadę, że nie jeżdżę samochodem, którego nie kupiłem. Ale akurat w tym przypadku, czy byłaby szansa, żeby się mi przejechać za kierownicą? Kuszące 210 koni quattro. Tak, po pierwsze, a po drugie najwyżej, jak nie kupię, to sobie odhaczę. S3, jeździłem i tyle. Okej, jedźmy. Dobra, to chodźmy, przejedźmy się. Czy drzwi na pewno tak powinny działać? Przemek ma co do tego pewne wątpliwości. Rozumiem, że drzwi nie zawsze się zamykają. Czasami jest ciężko, ale jeszcze z niego nie wypadło. Pocieszające.
mam szansę dojechać do mety, w cudzysłowie. Paweł w tym czasie zmierza na miejsce spotkania z klientem. No już go widzę. Dobry. Dobry. Otworzysz maskę od razu może? Zobaczymy co. Zagazowany. Powiedz mi, długo go masz? Nie wiem, krótko. Taki imprezowy ten samochód. Aha. Żeby dziewczynę nabrać na jakąś imprezę albo znajomych. Klient mówi, że krótko tym samochodem jeździł, więc albo koszty utrzymania są zbyt wysokie, albo coś jest nie halo. Powiedzmy, jakieś tam grubsze naprawy robiłeś coś? Czy... Nie. Tam tylko w bagażniku są części do wymiany, bo nie zdążyłem wymienić. Aha. Tak, tutaj to wszystko leży do wymiany. Butla w kole, tak? Tak. Części już kupił, ale tego nie zrobił. Okej. Okay. Spoko. Powiedz mi, możemy się przyjechać? Tak, tak, jasne. Opa, kurde, jaki mały. Skóra na pewno jest w oryginale, bo już odpada. Panie, ale tu się wremoliło. Temperatura na 140 skoczyła? Nie, to jak się odpali, to zniknie ten okay. Ta kontrolka. Poszła do góry. A, dobra. Spoko. Francuska technologia. 3 litrówka. Dokładnie tak. To powinna jeździć, nie? Czy już no. Panie parę kucyczków uciekło? Uciekło tam już, no. Patrzyłem, że strasznie niski jest. No, trzeba uważać na progach. A! Przetarło. Wydechem. Aż dreszcze dostałem na plecach, tak przytarłem na progu. Przemek testuje Audi w czasie jazdy. Tu jest jakiś całkowity gwint założony, tak? Przy tak. Tył na jakimś pełnym... Tylne zawieszenie sportowe, twarde, z przodu no jest. No. Już nawet gwincie. Teraz czuć. Ale za tak... No frajdowo przyspiesza, jest. To trzeba mu przyznać. Jest mała wścieklica macicy. Głupio jest jechać z uśmiechniętą mordą, chcąc kupić samochód. Ja widzę, że nawet dwójka to się bardzo wysoko jest w stanie kręcić. Idzie wysoko, od trzech turbo startuje. Zresztą słychać je. Tak, od razu. Na niskich obrotach auto skacze delikatnie w zakresie 200-300 obrotów. Możemy sobie wyjechać na chwilę tak ze dwa razy przycisnąć. Zobacz, jak on się to pan sprawuje. Siedzi, to pan siedzi na lewym fotelu, to pan prawo jazdy. Ja odpowiadam, tak. No tak, w sumie tak. A nie, bo może pan powiedzieć, panie, nie wolno, w ogóle broń Boże, nie? Muszę przyznać, że to... Nie no, jest żwawe, no nie ma co gadać. Chcę. Wuhu! Naprawdę, dobra. To co z tą dychą? Nie no, w kieszeni zostaje, ale nie no, jasno trzeba powiedzieć, auto rzeczywiście jest mega przyjemnie wyrywne i tutaj nie będę słowa złego mówił. Ale wie pan co, mam prośbę, bo znaczy mam jakąś taką wątpliwość, bo jak się tak jedzie, to jest wszystko okej. Okay. Ale jak za każdym razem jak on schodzi z obrotów, to jest jakieś takie przyfalowanie obrotów, taka czkaweczka lekka jakaś go łapie. To nie wiem, czy pan to widział wcześniej. Znaczy coś takiego zaobserwowałem, no ale jakoś się tym nie przejmowałem. Raczej trzymałem się wysokich obrotów. Więc. Nie, ja rozumiem. Do jazdy takie szybkie to tak, natomiast w tych niższych zakresach jest jakieś takie przyczkanie przy coś. Nie jest to może jakaś wybitna wada, ale świece, cewki pewnie trzeba będzie powymieniać. To zróbmy tak. Rondko zawróćmy sobie, podjedźmy tam, gdzie na tym parking po prostu. Ja sobie jeszcze poprosił, żeby maskę otworzyć, zobaczyć na wolnych obrotach, co tam, no rzucić chociaż okiem. A to może być jakiś czujnik niedopięty, ale równie dobrze może być, nie wiem, układ zapłonowy na przykład, tak? Bo coś, bo jest takie przytkanie co jakiś czas. A tak to bardzo fajne auto, chociaż trochę za drogie. Mimo wszystko nadal chcę kupić ten samochód. Ostatnie oględziny, a po nich czas na negocjacje. Nie gaszę go. Niech się wystudzi. Dokładnie. Pozwolę sobie jeszcze maskę otworzyć na chwilę, dobra? Bardzo proszę. Jak dla mnie, piątkę mogę dać. Mnie się opcja z dychą podobała. Tak tanim samochodzie instalacja gazowa to jednak zaleta.
No ale mamy tak, felgi do zrobienia, opony do wymiany, telepie motorem, no jakieś plastiki, takie rzeczy, no jest tego troszkę. Po tym motorem też widać, jak go rzuca. Ja mówiłem, że stan jest adekwatny do ceny. Jasne. Widzę polskie druciarstwo. Swoje lata ma, coś się ukruszyło, coś się ułamało. Dobra, 5000? 5000. Będę się tego sztywno trzymał. To mało. 50-50. 5050. No dobra, niech mu będzie już. Ale zrobisz i będziesz dbał. Zrobię. Nie będę dbał, bo go będę chciał sprzedać, ale zrobię. Takiego na pewno nie sprzedam. 5,50 może być? 50. Gdzieś podrzucić coś? Bardzo chętnie, nie chciałbym tu zostać w tym upale. Audi S3 swoją premierę miało w 1999 roku, czyli 3 lata po wypuszczeniu na rynek pierwszej generacji Audi A3. Dla fanów sportowej jazdy model S3 posiadał silnik 1.8T o mocy 210 koni mechanicznych. Wersja S3 była standardowo wyposażona w napęd na 4 koła quattro. Zużycie paliwa wynosi średnio 9,3 litra na 100 km, a od 0 do setki auto rozpędza się w 6,6 sekundy. Za taki egzemplarz z tego rocznika trzeba zapłacić od 5 do 8 tysięcy złotych. Prezentację ci zrobiłem. Normalnie, jak w sklepie teraz. To ja proszę powiedzieć tak, dwie te, jedną taką i ze cztery takie. W komplecie tylko, w komplecie. No dobra, ładnie wyszło. Łącznik był tak zużyty, że rozpadł się, no ale tak się zawsze dzieje. Głośny dźwięk spod maski zaniepokoił Pawła. Odkąd ruszyliśmy, zaczęło coś wyć. I tak się zastanawiam, czy to silnik, czy to rolka, czy to rozrząd. Nie mam zielonego pojęcia. Jedziemy za miasto, to zobaczymy, jak on się zbiera. Słucham, po coś mi wyje, wiesz? Dobra, dobra. I tak próbuję. Nie, czy łóżysko, czy spod machy. Wiesz co, zatrzymamy się, otworzę machę, bo coś mi tam, kurde, pod... którą bidelikę... Ajaj, kurde, trochę niski. Tak na odpalonym silniku chcę zobaczyć, co mi tam wyje. Zdaniem to kompresor klim. Mogę się mylić. No dobra, słuchaj, jedziemy na miejsce, ponegocjujemy. Dobra, dobra, nie ma sprawy. Zmartwił mnie trochę ten kompresor, ale... Taki kompresor klimatyzacji to może być 200, 300 albo 1500. Paweł zakończył jazdę próbną i będzie negocjował cenę. Jak zwykle, kwestia ceny. Będzie dobra cena, tego biorę. Nie, to nie. Dobra, słuchaj, wszystko mi się podoba, no oprócz ceny, tak? Ten kompresor klimatyzacji trochę tu popsuł wszystko. On jest wystawiony za 4,5. Mhm. A wejściowa 2800 i za dużo nie chcę przekroczyć. Mogę dać za niego 2800. Nie, nie, nie. 4200. Nie, no trochę za dużo, wiesz? Kompresor klimatyzacji popsuł wszystko, bo tak to... Auto mi się w sumie podoba, cena była w miarę okej, no ale klimat jest zawsze albo 1000, albo nie wiadomo ile tak naprawdę, więc ja bym został 2900. No. 3900. Nie no, trójkę do równego, tak żeby wiesz. 3400. Moja ostateczna cena to 3300. No dobra, niech będzie. Dobra, to chodź za film papier. Peugeot 406 z 1998 roku z benzynowym silnikiem o pojemności 3 litrów. Samochód z segmentu D, zaprojektowany we współpracy z włoską firmą Pininfarina. Nowoczesna stylistyka pozwoliła pozostać modelowi na rynku aż do 2004 roku. Z tych lat trzeba zapłacić w zależności od stanu, od 3000 do nawet 12 tysięcy złotych. Kupiłem sobie fajny samochód. Co prawda kupę przy nim będzie roboty, ale trudno. Mam nadzieję, że na nim zarobię. Cenę wynegocjowałem dosyć dobrą, aczkolwiek klimatyzacja potrafi mocno zaskoczyć, więc jak się nie przejadę na klimatyzacji, to na pewno na nim zarobię i na pewno szybko go sprzedam.
Przemek kupił Audi za 5050 zł. Teraz sprawdzi, jak prezentuje się od dołu. W tym samochodzie są rzeczy, na których mogę się poślizgnąć, dlatego muszę go obejrzeć i nie wydać za wiele. Opona to nawet już nie będę czasu poświęcał, tu brakuje kawałku wręcz tej opony. Ktoś robił miskę silnika, bo jest praktycznie nowa, albo po piaskowaniu regeneracji, ale co jest bardzo ważne, cały silnik jest suchy. Wydech to jednak jest rzecz, którą będę musiał zrobić, bo jest urwany mocowania wydechu. To będę musiał na pewno naprawić. Zawieszenie z tyłu. Sprężyna obniżająca, dlatego auto tak nisko stoi. Wahacz ok, zawias widać, że jest super sportowy. Trudno jest się do czegoś przyczepić. Ten uchwyt wydechu na pewno nie jest oryginalny. Jest jakiś po prostu podwieszony byle jaki. Też trzeba go... A ten już całkowicie sparciał. Nie najgorsze to auto. Jak na lata, jak na przebieg, nie jest najgorzej. Opony oczywiście są do wymiany, felgi do regeneracji. Wszystko, co dotyczy wydechu, to muszę zrobić po prostu zaczepy wydechu. No i zobaczcie jeszcze co z silnikiem. Nie jest tak źle, a nawet jest bardzo fajnie. To auto sprawia kupę frajdy do jazdy. Oprócz wymiany opon czeka mnie niestety regeneracja felgi. Jak będą ładne felgi, to samochód będzie dużo lepiej wyglądał. Zatoczę sobie na demontaż, ale szybki rzut oka, tarcza idealna, zero rantu. Klocek praktycznie nowy. Piękna sprawa. Z felgami nie będę się sam bawił. Oddam je do fachowego warsztatu, niech je wyprostują, obrobią i co jest bardzo ważne, ładnie polakierują. Paweł wjechał autem do warsztatu. Samochód z 98 roku wymaga szczegółowego przeglądu. Podniosę go do góry, jak łapy w progi nie wejdą, to będzie okej. Sprzedający zostawił w bagażniku nowe części do auta. Części z bagażnika to łączniki i sworznie. Mam nadzieję, że to tylko to będzie do naprawy. Pan chyba miał na myśli łączniki z tyłu do wymiany. Raczej na pewno. Już widzę, czym tarłem na progu zwalniającym. Ten samochód nieraz tarł brzuchem po mieście. To widać. Z przodu łączniki widać, że są świeże. Sprężyny całe, amortyzatory całe. No i główny winowajca, kompresor. Z tego co widzę, to kompresor klimatyzacji to będzie najdroższa naprawa. Mam nadzieję, że to tylko to. Żeby dostać się do dolnej śruby, muszę odkręcić zacisk. No i dobra. Mam dostęp do śruby. O. Łącznik był tak zużyty, że rozpadł się, no ale tak się zawsze dzieje. Stary łącznik się rozleciał zupełnie. Łączników nie dokręca się pneumatem, trzeba dokręcić kluczem. Udało się zaoszczędzić na łącznikach i sworzniach. Nie dość, że Paweł kupił okazyjnie auto, to jeszcze z nowymi częściami na wymianę. No i dobra, łącznik wymieniony, zakładam zacisk. Koło i biorę się za drugą stronę. Do Pawła przyjechał wcześniej zamówiony kompresor. Używany, jednak w pełni sprawny. Używany kompresor. 250 zł. Do kompresora jest łatwy dostęp. Wszystko jest na wierzchu. Podpinane przewody, podkręcane śruby, mogę go wyjąć.
To jest dobra. Mam kompresor. Są identyczne, nawet ten sam numer. 12.09. Ten jest niesprawny. Tutaj sprzedawca obiecał, że dał mi gwarancję rozruchową, że jest sprawny. Najważniejszą czynnością przy wymianie kompresora klimatyzacji jest opróżnienie układu z czynnika chłodniczego. Paweł zamówił taką usługę w wyspecjalizowanym warsztacie, ponieważ wypuszczenie czynnika w atmosferę jest surowo karane. Kompresor wymieniany. Trzeba jechać dobić klimatyzację. Tak właśnie hamasuje kompresor klimatyzacji, dlatego go wymieniłem. Ten dźwięk wydobywał się od silnika. Potencjalny kupujący mógłby pomyśleć, że coś z silnikiem jest nie tak. A to tylko kompresor. Przemek zregenerował felgi u profesjonalisty. Koszt 800 zł. No, siema, cześć. Tego się patrzę. Podjechałeś, mówię, gdzie cześć. Jesteś? Prezentację ci zrobiłem. Normalnie, jak w sklepie teraz. To ja bym powiedział tak, dwie te, jedną taką i ze cztery takie. W komplecie tylko, w komplecie. No dobra, ładnie wyszło. W jakim były stanie? W tragicznym. Tak jak myślałem. Ale teraz jest elegancko. Ile wyszło? 8 paczek. Tak. A, czyli tak jak rozmawialiśmy. Tak. To przekazuję. Dobra. Dzięki pięknie. Przelicz sobie tylko. Jest? Zgadza? Zgadza, się zgadza. No dobra. Dzięki. Dzięki bardzo. Dzięki. Będę dzwonił, jak cokolwiek następnego będzie. Dobra. Na razie trzymaj się. W takim samochodzie taka felga od razu podnosi wartość samochodu jakieś 2000 zł, czyli opłacało się. Teraz oczywiście muszę to zwulkanizować. Moja robota i tyle. Miarą oszczędności jest to, że w tym samochodzie sam zrobię wulkanizację, założę opony. Normalnie zapłaciłbym za to 40-60 zł, a są to pieniądze, które zostaną w mojej kieszeni. Niesamowite jest to, jak wygląd samochodu zmieniła sama regeneracja felg. Niewiele więcej tu jest przecież zrobione, a samochód wygląda dużo, dużo lepiej i to jest najważniejsze, bo od razu widać, że felgi są ładne i świeżutkie. Jak już auto jest w górze, to powymieniam także wszystkie gumy od tłumików, bo boję się, że to się w końcu urwie. Trzeba to zrobić porządnie. To nie jest duży koszt, bo to jest 30 zł, a będzie przynajmniej ładnie, wszystko będzie nowe. I na pewno wydech nie będzie łupał o obudowy, nie będzie latał tak luźno, jak lata teraz. Zawsze wkurza mnie zdejmowanie starych gum, dlatego je porozcinam. Zawsze łatwiej nakłada się nowe, niż zdejmuję stare. Jak ona była w takim stanie, to ona naprawdę była stara i dodatkowo jeszcze była troszkę rozciągnięta już nawet względem nowej. To jest różnica nieduża, ale jednak to oznacza, że na tym drgało, latało dużo bardziej. To będzie ciasno spasowany wydech, więc będzie dużo lepiej pracował. Najgorsze jest to, że przy tak tanim samochodzie już przewaliłem budżet, a jeszcze kilka złotych będę musiał wydać. Nowa guma dużo pewniej trzyma wydech. Zostały mi jeszcze tylko gumy z tyłu i samochód będzie miał elegancko wiszący układ wydechowy. Auto już mogę sobie opuścić, niech już stanie na tych ładnych nowych felgach i biorę się za świecę. Skoro silnik łapie jakieś delikatne szkawki na niskich obrotach, to muszę zobaczyć, w jakim stanie są świece. Jak są słabe, to je po prostu od razu zmienię. Robota jest bardzo prosta. Odpiąć cewkę, wykręcić świecę i tak dalej, 4 razy. No, delikatnie przy dwóch trzeba było trochę więcej rozebrać. Świeca jest suchutka, ale rzeczywiście jest całkowicie już wypalona i tak naprawdę przydaje się dobra wymiana. Jedna świeca w ogóle była ledwo co przykręcona. Tak naprawdę, gdybym mógł ją chwycić, to odkręciłbym ją palcami. Jakby nie patrzeć, 90 zł trzeba było wydać na świecę, ale nowa świeca z ładnie ustawioną przerwą ze wszystkim jest dużo lepszym rozwiązaniem niż coś, co ma inną przerwę, jest wyjarane,
po prostu takie rzeczy trzeba wymieniać tyle. Przemek kupił Audi za 5050 zł. Za regenerację felg zapłacił 800 zł. Świece kosztowały go 90, dwie opony 150, a wieszak wydechu 30 zł. W sumie Przemek wydał 6120 zł. Oznacza to, że budżet został przekroczony o 120 zł, które zostaną odliczone od końcowego zysku. Samochód zostanie ogłoszony za nietypowe 7999 zł. No i dobra, naprawiłem samochód i teraz jest chwila prawdy. Mam nadzieję, że będzie cicho. Jest cichutko. To był kompresor, tylko kompresor. Także wszystko jest ok. Jadę na mainie, umyję samochód, zrobię zdjęcia i do sprzedania. Paweł kupił Peugeota za 3300 zł. Używany kompresor klimatyzacji kosztował go 250 zł, a spuszczenie i nabicie go czynnikiem chłodniczym 120 zł. Wydatki Pawła to w sumie 3670 zł. Samochód zostanie ogłoszony za 6,5 tysiąca zł. Przemek jedzie na umówione spotkanie. Jakoś nie lubię tak robić, ale tym razem samochód wystawiłem za 7999, a tak troszkę dla jaj, bo auto jest fajne, śmieszne i to 8000 to by źle brzmiało. A tak to jest 799, jest klient, jadę pokazać, kolejny już niestety. Może tym razem jednak konkret, padnie jakaś kwota, cokolwiek, że będziemy mogli negocjować. No, załóżmy, że to jest okej. Jeśli za tym razem uda mi się sprzedać samochód, to będę bardzo szczęśliwy, bo już zaczyna mi naprawdę ciążyć. Najlepszy kierowca to młody kierowca. W młodzież, trzeba wierzyć w młodzież. Jedyna osoba, która to może kupić, to ktoś młody, taki jak ten, co właśnie podszedł do auta. Dzień dobry, witam. Pan dzwoni w sprawie auta, tak? Tak. Szukałem bardzo długo S3, ale w takiej cenie nie widziałem. Cóż powiedzieć? S3, pewnie pan wie, że 200 koni ponad ma, to też pan pewnie wie. Tak, dokładnie. Że jest szybki, to też pan pewnie wie. To na pewno. No, a samochód ma trochę pan mankamentów. No, dlatego kosztuje 7999. Mamy tu pęknięty zderzak. Tu, tam jeszcze obok z drugiej strony i tu. Tak, no, tak. Ale za to mamy zregenerowane felgi ładne. No to prawda. Mamy w ładnym stanie opony z przodu i z tyłu założone. Widzę, że nowe tarcze. Tak, są wymienione, są zrobione i to są takie rzeczy. A tu mamy takie zarysowanie. Mamy. Tutaj mamy. Tutaj. No jest kilka rzeczy. Jest takie kilka rzeczy. Tutaj też drzwi mamy zarysowane. Serio jest porysowany? Serio ma popękany zderzak? A jaki ma mieć? Ma kupę kilometrów za sobą, ma dużo lat. Jest tylko za niecałe 8000 zł, no bez przesady. Możemy zajrzeć pod maskę? A proszę bardzo, czym chata bogata, proszę czynić honory i robić co się chce. Gazową. To, co ja zrobiłem, bo rzeczywiście on miał takie sytuacje, że jak był rozgrzany, to na wolnych obrotach potrafi trochę nierówno zapracować. Okazało się, że trzeba było wymienić komplet świec. Są nowe świece włożone i od razu zaczął bardzo ładnie oddychać, pracować i to mu się dużo, dużo poprawiło. No pewnie, widzę. Instalacja gazowa, wymienione świece, to są argumenty. Wszystko fajnie. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda środek. Dobra, nie gadajmy, jedźmy. Taki samochód mogę sprzedać tylko emocją. Chciałby się pan przejechać, zobaczyć, jak auto jeździ? Pewnie. To jedźmy może od razu. Bo zakładam oczywiście, będąc optymistą, że prawo jazdy pan posiada. No, dopiero odzyskałem. Chyba pociesza mnie pan. 200 koni pod maską z człowiekiem, który właśnie odzyskał prawo jazdy. Hej, przygoda. Paweł jedzie na spotkanie z osobą zainteresowaną kupnem Peugeota. Wstawiłem samochód do internetu za 6,5 tysiąca. Odzew jest naprawdę bardzo duży, a najbardziej zdecydowana była pani, która, z którą się oczywiście umówiłem na spotkanie. Jadę pokazać jej samochód. Jak to kobieta, jak znam życie, to wytchnie mi każdą rysę, każdego wgniota. No ale cóż, auto ma 22 lata. Mam nadzieję, że sprzedam auto i zarobię parę groszy. Mieszkam w okolicy, więc cieszę się, że pan Paweł do mnie podjechał. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dziękuję, że pan przyjechał. Możemy obejrzeć go z zewnątrz. Tak, pewnie.
Samochód z zewnątrz wygląda jak wygląda. No widzę, że opony ma w całkiem dobrym stanie, tak? Tak, opony są ok. Kolor ładny. Troszkę jakieś tam ryski gdzieś się pojawiają. No, to jest 98 rok, więc... Na zdjęciach nie było tak bardzo widać, że samochód ma aż tyle rys. Proszę otworzyć bagażnik, zobaczymy jak tam w środku co się dzieje. No, bagażnik rzeczywiście bardzo pojemny. Pani wymienia zalety samochodu, bagażnik jest duży. No duże, jak każdy kupacie. W bagażniku jest koło, bo na miejscu koła jest butla gazowa. Więc... Aha, czyli samochód jest na gaz, tak? Tak, tak. No, tak jak pisałem w ogłoszeniu. Mhm. Pani niby zdecydowana, a tak naprawdę nie wiedziała, że jest instalacja gazowa. No fajny, fajny. Aha, tutaj też tam mamy jakąś małą ryskę, niewielką. No, samochód jest prawie w moim wieku. Tak, właśnie, czyli swoje przeszedł. W środku rzeczywiście jest bardzo przestronnie. Tak, auto jest mocno doposażone. Pozwoli pan, że wsiądę? Tak, proszę bardzo. No rzeczywiście, wygodne w środku. Z zewnątrz ten samochód wygląda jak wygląda, ale lepiej się nim jeździ, więc wsiadajmy i jedźmy. Chce pani się przejechać? Tak. Dobra, to proszę bardzo. Nic w środku nie piszczy, nie skrzypi. No, generalnie na swój wiek to faktycznie ma pani rację. No, nie zwróciłem na to uwagi. Tak. Przeważnie w starym aucie to coś strzeszczy, coś skrzypi, tak. I wygląda jak wygląda. No. Ten jest mocno doposażony, więc... Zawieszenie też przypuszczam, że jest. Tak, jest okej. Z zewnątrz samochód wygląda jak wygląda, dlatego wolałem się nim przejechać. Prowadzi się go bardzo dobrze, jest naprawdę fajny. Zobaczymy, jak on się tutaj w mieście zachowuje. W mieście to jeździ jak każdy inny, ale poza miastem lepiej jeździ, bo to 3 litrówka, więc... Aha, czyli więc... mniejsze spalanie pewnie, prawda? Tak. Większa prędkość. Większą prędkość i raczej większe spalanie, ale faktycznie w trasie na pewno będzie mniej palił i zresztą zainstalowana instalacja gazowa, więc jeździmy za połowę ceny tak naprawdę. Mhm. Radio działa, tak? Tak, radio działa, mogę je w sumie... Dobrze, działa, wszystko pięknie. Co z klimatyzacją, proszę mi powiedzieć? Klimatyzacja, jakby wymieniłem kompresor klimatyzacji, bo poprzedni hałasował. Co prawda działał jeszcze, aczkolwiek już był tak głośny, że wydawało się, jakby coś z silnikiem było nie tak, więc wymieniłem kompresor klimatyzacji na drugi. No i w sumie jest w porządku, teraz klimatyzacja działa. O, pewnie następny klient do mnie dzwoni. No, pewnie tak. Pewnie następny klient. A, dzwonię. Poczekaj, ładny samochód. Zobaczymy. To i klienci dzwonią. Mówi pan. Dokładnie. Tak naprawdę dzwonił mój kolega, no ale dlaczego miałem nie powiedzieć, że klient? Napiszę, że dzwonię. No, tutaj może pani przycisnąć trochę. Tak, właśnie chcę go sprawdzić przy większej prędkości. No, kierownica nie drży, nie ma... No właśnie o to mi chodziło, czy nie ma jakiegoś tam drżenia, szarpania. Nie, jest okej. Okay. Koła są wyważone. Tak się wszystko podoba i pasuje, no to jedźmy i dogadajmy cele. No dobra, to co? Co będziemy jeździć? To zawróćmy... Tak, widziałam co chciałam, myślę, że już zawrócimy na to miejsce. Tak, pogadamy o cenie. I pogadamy o cenie, tak jest. No, bardzo dobrze się jeździło. Rzeczywiście technicznie jest fajny. No, ale Cieszę. Teraz musimy porozmawiać o cenie. Tak, łatwiej by się rozmawiało w środku. Tak naprawdę niż na zewnątrz, no ale okej. Okay. Czyli rozumiem, że wszystko jak najbardziej pozytywnie. No, pozytywnie, pozytywnie. To co jest negatywne? Negatywne, na pewno do pola kierowania to elementy. Ja i... Rozumiem, że dyskusja o estetyce to jest tak naprawdę zaczyn do negocjacji, tak? Tak, jak najbardziej. Zamieniam się w such. Paweł i Przemek mieli po 6 tysięcy złotych. Paweł wybrał Peugeota 406, a Przemek Audi S3. Za chwilę okaże się, kto zarobi więcej. Przemek kontynuuje jazdę próbną z klientem. Co jest fajne w tym samochodzie, to to, że dzięki temu, że ma felgi dosyć duże, niski profil opony, to się też bardzo pewnie prowadzi. Tu nie ma żadnego pływania na boki, auto nie ucieka. Trochę odczuwalna jest każda studzienka. Tak, to prawda. Ale to jeszcze z jednego powodu. Z przodu jest gwintowane zawieszenie, z regulacją ustawione, z tyłu jest krótka sprężyna, jest amortyzator sportowy, to rzeczywiście daje taką
pewność w prowadzeniu, plus kubełkowy fotel, tak, który ku zaskoczeniu nawet ja się mieszczę, tak, co nie jest takie oczywiste, to czuć ten samochód podczas prowadzenia. Pierwsze kilometry spokojnie, ale widzę, że z każdym kilometrem coraz szybciej, coraz mocniej, coraz bardziej dociska silnik. Tak, on jest dosyć pewny w swojej jeździe. Te fotele tak to prawda, sprawiają to, że się w tym samochodzie naprawdę pewnie siedzi i pewnie jeździ. Dokładnie tak. No i fajne jest to, że tak, klima sobie możemy sobie ustawić na minus, dmuchnąć troszkę mocniej, żeby pan zobaczył, że nawet w wysokich obrotach nawiewu, nawiew rzeczywiście działa i wieje. Tak, leci nam zimno. Dokładnie. Bo czasami jest tak, że no coś tam niby dudni, a potem się okazuje, że na maksa to nie chce dmuchać. Tutaj dmucha, grzeją oba fotele z przodu. O, to bardzo ważna rzecz. Jest chyba trochę za ciepło, żeby teraz włączać i to prezentować, ale tak jest, proszę mi jakby zawierzyć. Szyberdaszek, szkiełko jest. Bardzo dobra sprawa. Tak, no przyjemnie, przyjemnie. Małe auto niby, a jak się otworzy, zwłaszcza jak jest szaro-buro, to takie trochę więcej przestrzeni jest, nie? No tak. Klima chłodzi, szyberdaszek jest. Czego chcesz więcej od życia w tak małym aucie? Czyli rozumiem, że wszystko jak najbardziej pozytywnie. No, pozytywnie, pozytywnie. To co jest negatywne? Negatywne, na pewno do pola kierowania te elementy. Ja i... Rozumiem, że dyskusja o estetyce to jest tak naprawdę zaczyn do negocjacji, tak? Tak, jak najbardziej. Zamieniam się w such. Proszę pamiętać, że wychodzimy od 7999. To jest pana wyjściowa cena. A moja? Ach, no to ja bym zaproponował tutaj... Zaraz czuję, że zabolą mnie plecy. Bardzo możliwe, więc co mogę zaproponować? 6,5 tysiąca? Za taką dynamikę proszę zobaczyć, jak to przyspiesza, jak to się zbiera. I 6,5 tysiąca za fajny miejski go-kart, wie pan, z całym szacunkiem, z działającą klimą. 6,5 tysiąca to dużo, dużo za mało. Pierwsza propozycja jest naprawdę niska. Troszeczkę jednak przesadził. Trochę wyżej. 6700 zł. Proszę przy okazji spojrzeć w lusterkę, jaką ma pan radochę z jazdy tym samochodem i zastanowić się, czy na pewno chce pan to negocjować. Bo ja z tych 7999 to powiedzmy gotów jestem zejść o 499 na 7,5. Moim limitem jest 7000 zł. Nie chcę zejść poniżej. Za dużo przyjemności w panu jest. No dobrze, powiedzmy 7000 zł. Jeszcze troszkę. Niedużo, ale jeszcze niech pan dorzuci chociaż 300 i możemy zamykać sprawę. Bo może spotkajmy się w połowie. 7,250? Mhm. Nienawidzę, ale niech będzie. Dziękuję. Przemek na Audi i konieczne naprawy wydał 6120 zł, a sprzedał auto za 7250 zł. Przekroczył budżet o 120 zł, więc zarobił 1130 zł. Paweł zakończył prezentację Peugeota. Czas na negocjacje ceny. Na tym samochodzie jest tyle rys, że musi mi opuścić chociaż 1000 zł. No jak? No bardzo dobrze się jeździło, rzeczywiście technicznie jest fajny, no, ale cieszę. Teraz musimy porozmawiać o cenie. Tak, łatwiej by się rozmawiało w środku, tak naprawdę, niż na zewnątrz, no ale okej. Okay. No to jest wystawione 6,5, więc za 6,5 tysiąca jest pani. Nie no, wie pan, ja jestem typowa baba, muszę utargować, bo... Wie pan, przynajmniej na te ryski, które tu panu pokazałam. Jak miał pokryć wszystkie rysy na tym samochodzie, to chyba musiałbym dopłacić albo za darmo oddać ten samochód. Muszę zainwestować, żeby jakoś wyglądał. Proponuję 5 tysięcy. Piątkę? Nie, tyle to nie. Coś tam mogę opłosić, 100, 150 zł tak nie, naprawdę, no, na pełny zbiornik. Mało jest, niech pan nie żartuje. Nie. Musi pan coś opuścić jeszcze więcej. No to pani coś dołoży, ja coś opuszczę, gdzieś się tam spotkamy, tak? Ile pan proponuje? No 150 zł, no. Nie, jest... no nie żartujmy. Mogę maksymalnie zejść 300 na 6200. Powiem Ale to jest takie max. Powiem szczerze, że przygotowana byłam na 5500. Nie, to za mało, naprawdę. Ja już obniżyłem 4 razy kwotę, a pani stoi cały czas na 5500. No trzeba dokładać. Zaraz, 5500 panu proponuje, pan nie chce. No to dołożę jeszcze 200, 5700. Nie. No niech pan nie będzie taki uparty. 6200 jestem uparty, no nie no. Jeszcze mi pani do ubliża. 600 to jest takie już naprawdę ostateczne. Lampy muszę spolerować. No, wypadałoby go całego spolerować. No właśnie. Także chociaż na to. 600, nie, to jest...
Ja wolę okrągłe sumy. To czyli? Już niech będzie 6 tysięcy. Dobra, nie będę się kłócił. Chodź, załatwmy papierę. Jedźmy załatwić papier. Paweł na Peugeota i pracę z nim związane wydał 3670 zł i zarobił 2330 zł. Przemek zarobił 1130 zł, co oznacza, że to Paweł zrobił lepszy interes.